No hej, witajcie na kanale Ivy Reaper. W dzisiejszym odcinku test długodystansowy Tesli Model Y w chłodne dni z pełnym obciążeniem. Także oglądajcie. Zrobiliśmy już 200 km, tak? Dojechaliśmy do Częstochowy z Warszawy. Więc zrobiliśmy 200 km. Zużycie nam wychodzi na tą chwilę w okolicach 22 kWh, co jest wynikiem takim X-owym, bym powiedział. To jest taki wynik Tesli Model X bardziej niż Y-ka. Tutaj jeszcze tylko bym chciała dodać, że tak naprawdę jedziemy w 3 osoby dorosłe, więc to już tam nie jest, że to są... W zasadzie 4. Tak. Chłopaki już są naprawdę, naprawdę duzi, więc oni mają praktycznie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o gabaryty fizyczne. Więc tutaj po zużyciu... jak dorośli. Po zużyciu tutaj tej energii to widać, tak, że ten samochód jest dociążony, bo dwa razy więcej osób niż ten. I jedziemy też pod górę. Musimy sobie to powiedzieć jasno, że jednak z Warszawy w stronę gór jest po prostu pod górę. Więc może w drugą stronę też będziemy mieli inną tą krzywą zużycia, natomiast zużycie i tak wydaje się spore. Tutaj w tym wypadku myślę, że to jest około już 8 kWh na 100 km więcej niż w Tesli Model 3, tej, którą jechaliśmy. Ta Tesla Model 3 SR Plus, tak jeszcze dla porównania, ona miała tą przewagę w stosunku w ogóle do standardowej Tesli, to była Tesla Model 3 SR Plus jeszcze z baterią litowo-jonową, taką standardową NMC, która miała po prostu mniejsze moduły i one ważyły też zdecydowanie mniej. Tam możemy odjąć około 120 kg na sam ciężar modułów, więc to, a tutaj sobie jeszcze dołożyliśmy raz, że mamy więcej na moduły, ma cięższy samochód, gorszy aerodynamicznie, no i mamy dołożoną jeszcze młodzież z tyłu, młodzież i dzieci. No i więcej bagaży, tak? No bo teraz każdy ma jeszcze swój osobny bagaż, także jesteśmy w pełni załadowani. Robimy ten test z dwóch powodów, oczywiście też, żeby Wam coś niecoś zobrazować, a przy okazji mamy też plan, żeby zrobić większą podróż i chcemy zobaczyć, czy jeszcze z tak dużymi chłopakami Y-kiem w ogóle jesteśmy w stanie podróżować. Czy podróżować to jesteśmy, tylko czy jesteśmy w stanie podróżować komfortowo na dłuższym dystansie? Tak, tak, bo to bardzo ważne, ta następna podróż, którą planujemy, ona będzie już bardzo długa. Sumarycznie, z tego co liczyliśmy, wychodzi nam około 6000 km. Dawno żeśmy tak całą rodziną nie podróżowali, więc takie testy musimy zrobić. Od tego czasu, wiecie, jak to chłopaki nastoletni, oni bardzo mocno urośli, więc nam tutaj z tyłu się rozszerzyło. Tak, i dociążyło nam samochód. I dociążyło. Na tą chwilę chyba nie jest tak źle. Znaczy, w sensie, jeżeli chodzi o komfort i podróżowanie, no to zresztą zrobimy z chłopakami później mały wywiad. Natomiast chyba nie ma tragedii. Jeszcze nie jest aż tak zimno, tak? Więc bo ja myślę o tym zużyciu energii. Nie, zużycie energii jakby zostawiam z boku. Bardziej mi chodzi o ich komfort z tyłu. No to trzeba to musi z nimi pogadać. Z nimi oczywiście pogadam, ale wiesz, nasza percepcja jest taka, że chyba da się wytrzymać. Nie narzekają jeszcze. Jeszcze nie narzekają. No, najmłodszy narzeka, ale on narzeka nawet jakbyśmy jechali tylko krótki dystans. Jest bez... Najmłodszy się nie liczy w tej rozgrywce, jeżeli chodzi o komentarze. Natomiast później starszych chłopaków Patrycja podpyta, jak to z ich perspektywy wygląda. Czy coś jeszcze ważnego mamy do powiedzenia? Oprócz tego, że oczywiście jest chłodno, a do tego jeszcze pada deszcz, czyli są wszystkie możliwe składniki, prawie wszystkie możliwe składniki tego, żeby ten samochód... Czekaj, jeszcze niech zacznie wiatr wiać. Być może wieje. No w każdym razie mamy większość tych składników, które powodują, że samochód ma skrócony zasięg. Ładowaliśmy się na Orlenie, tak naprawdę nawet nie wiem gdzie, na jakimś postoju po drodze. Radomsko. Radomsko? Tak. Bo przed Radomskiem. Przed Radomskiem. Nie, przed Radomskiem przy Patrycji. No, 3 km do Radomska, no to uznajmy, że Radomsko. No dobrze, Radomsko. Jakby zostaliśmy tam też trochę dłużej, bo żeśmy przy okazji zjedli, tak jak zawsze Wam mówiłem, my staramy się to wszystko kompaktować. Tak, właśnie o to chodzi, że wybraliśmy dlatego Orlen, żeby połączyć to z jedzeniem, bo Supercharger wypadał nam w, gdzie? W Gliwicach. W Gliwicach i to przeszło, więc dzisiaj nieczynne, tam nic by było, nie dałoby rady zjeść, więc dlatego wybraliśmy Orlen. Tak, żeby wszystko zrobić naraz, potrzeby fizjologiczne, wszystko co się da, żeby po prostu później niepotrzebnie się nie zatrzymywać. To jest taka negatywna rzecz, o której też mówiłem na filmie 5, bodajże był taki film, 5 negatywnych rzeczy związanych z samochodami elektrycznymi. Oczywiście nie wszystko jest super w samochodzie elektrycznym i takie rzeczy też trzeba przemyśleć czasami, tak? Bo myśmy, nasze największe błędy na początku, kiedy podróżowaliśmy samochodem elektrycznym, właśnie były takie, że myśmy stawali do toalety, stawaliśmy na lunch i stawaliśmy się naładować. I tak naprawdę te wszystkie czasy wydłużały nam podróż jeszcze bardziej. A ładowanie jest koniecznością. Ładowanie nie będzie trwało, nie wiem, minuty czy dwóch, tak jak tankowanie samochodu, więc trzeba się z tym pogodzić. Choć są ku temu prognostyki, że może tak się niebawem stać, że na trasie
i pojawią się odpowiednie ładowarki i samochody dojdą do takiego standardu, że będzie można się no, przez te 16 minut naładować. Ostatnie predykcje dotyczące takich popularnych samochodów, powiedzmy samochodów europejskiego rodowodu, czyli Porsche Cayenne najnowsze, widziałem testy, że jest w stanie się naładować na ładowarce z 800 V w przeciągu 15 minut od 20 do 80%. I to był realny test realnego samochodu na realnej europejskiej ładowarce, czyli nie jakieś tam, wiadomo, chińskie czary-mary. Więc to jest ok. Natomiast to jest oczywiście daleka przyszłość i samochody, które jeżdżą obecnie, raczej nic z tego nie skorzystają. Przechodząc do wątku głównego, tak jak wspomniałem wcześniej, naszym następnym superchargerem jest Ostrawa, czyli zmieniło nam z Gliwic, przez to naładowanie zmieniło nam z Gliwic na Ostrawę. No i później już tak naprawdę chyba Brno, czyli Ostrawa, Brno i lądujemy w miejscu docelowym. Kończąc ten pierwszy element naszej podróży, zobaczymy jak to wyjdzie, zdam Wam z tego relację, pokażemy też Wam jak wyglądało zużycie energii, no i oczywiście odezwiemy się jak to my z każdego superchargera. Oczywiście wyjazd do Pragi to nie jest żadna atrakcja, wielu z Was to już robi, raczej chodzi tylko o to, żeby po prostu dla tych, którzy szukają samochodu elektrycznego lub po prostu są zainteresowani jak życie z samochodem elektrycznym wygląda, po prostu odświeżyć temat i przy okazji sami też się tak bawimy na zwyczajnie świecie. Także widzimy się w Ostrawie. Dobrze, panowie, to powiedzcie, jak się podróżuje w trójkę z tyłu Y-kiem? Dosyć przyjemnie jest. Może jakoś zaskakująco dużo miejsca nie ma, ale też nie jest źle. No, podróż jest ok, jest miejsca całkiem sporo. Trochę ciśnie się z tym młodym, który jest na foteliku, no bo rozpycha jednak tym fotelikiem, ale da się przeżyć. Bardziej denerwuje po prostu gadając, ale ogólnie podróż jest fajna, jest przyjemnie, da się przeżyć. Słynny kawałek między Częstochową a Katowicami, o właśnie. Ja nie wiem kto i ile wziął pieniędzy za budowę tej drogi szybkiego ruchu, ale pewnie powinien dużą część tych pieniędzy zwrócić, jak nie wszystkie. Bo to jest po prostu żenada, zobaczcie, ograniczenie do 80 z tego powodu, że są po prostu wyboje, co by zwolniał się chyba tak, żebyśmy nie stracili kontaktu z rzeczywistością przez podłoże. Zobaczcie, hopsa, hopsa. I to jest, moi drodzy, polskie planowanie i produkcja. Wjeżdżamy do Czech, moi drodzy, to przy okazji zróbmy check. Mogłaby być tradycja dla naszych widzów pokazać podróże i zużycie, to ja trochę tutaj pogadam. Mamy tutaj 21,3, w zasadzie 21,4 kWh na 100 km, dystans 180 nam pokazuje, natomiast przypominam, że 200 nam z tego zniknęło. Tu jeszcze zrobiliśmy od ostatniego ładowania reset, także mamy 127 km od ostatniego ładowania i ogólnie zużycie spada, natomiast ja też nie ukrywam, że pełną autostradową nie jechałem, jechałem raczej tak powiedzmy minus 10 nawet. Jesteśmy na superchargerze w Ostrawie. Jest i cała ekipa, proszę bardzo. No i super. Czwarta generacja, sporo słupków, a mimo to zajętość też całkiem niemała. Tak przy okazji Sexy Stripe. Od Enchance, tak wygląda animacja ładowania. Natomiast ładujemy się właśnie na tym superchargerze, który Wam pokazywałem, czyli supercharger w Ostrawie. Przy okazji też nowa wizualizacja tego w Tesli. Ale co najważniejsze, czyli zużycie energii, ono oczywiście nie zmieniło się znacznie od tego momentu, kiedy jechaliśmy po autostradzie. Tu mamy 21,2 kWh. Ostatnie 150 km, kiedy ja jechałem, jest 20,8 kWh. Ale teraz jest szansa na sporą zmianę na korzyść, bo za kierownicę siada, w zasadzie można nazwać, elektrownia atomowa. I ruszamy. Następny nasz przystanek to Brno, także w Brnie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, dojechaliśmy do Brna. Jak widzicie, poziom zużycia energii nam notorycznie spada, ale to też pewnie zasługą tego, że pani prezes teraz kieruje, także pewnie jak ja wsiądę za kierownicę, to będzie już trochę gorzej. Tak naprawdę tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, to jest 540, no ale średnia mniej więcej będzie się zgadzała, czyli mamy w tej chwili 20 kW już w zasadzie na 100 km, znaczy kWh. No i to się notorycznie zmienia. Od ostatniego ładowania mamy nawet delikatnie poniżej. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w Pradze. Do Pragi mamy jeszcze, teraz sobie zobaczymy, ile mamy do Pragi. Do Pragi mamy jeszcze 212 km. Supercharger w Brnie w pełnej okazałości. Tam są generacje trzecie. Tutaj mamy już generacje czwarte. O, nowa generacja
No idziemy do centrum handlowego, bo akurat w Czechach na szczęście w niedzielę jest czynne. Słuchajcie, więc zatrzymaliśmy się jeszcze przed Pragą. Celem doładowania się, to że ja przejąłem kierowanie samochodem, miało wpływ na zużycie. Także tutaj mamy ten dystans, przypominam, że on jest powiększony o dodatkowe 200 km, więc mamy za sobą 700, powiedzmy tam około 50 km. To jest ostatnia trasa od ostatniego ładowania, czyli mamy 190 parę kilometrów zrobionych, praktycznie znowu 22 kWh. Także tak to wygląda w takich warunkach. Przy okazji też zwracam uwagę na temperaturę, cały czas pada deszcz. Także to pewnie ma jakieś tam znaczenie. Infrastruktura ładowania w Czechach rozwija się bardzo podobnie jak u nas. Też już jest dostępna dla innych samochodów. Widziałem m.in. polskiego Fiacika, który się ładował. Także tak. Jesteśmy w dalszym przebiegu naszej trasy do Pragi. Tutaj spędziliśmy 2 dni w Pradze. Ja zrobiłem po okolicy samochodem 122 km i zużycie spadło do 19 w zasadzie kWh. A dzisiaj to w ogóle zacząłem na minus 15 kWh, bo akurat z miejsca, które wynajmowaliśmy, było cały czas w dół, ale to oczywiście tego stanu nie będę w stanie utrzymać. Dzisiaj już powoli zbieramy się do powrotu. Jeszcze będziemy jechać na, zresztą z czego Wam troszeczkę przebitek dam, na takie targi podobne do tych, które my mamy też w Polsce. One się nazywają e-salon CZ. I będzie tam stoisko współorganizowane z naszym czeskim partnerem Automotor Beni. Także tutaj Wam trochę postaram się też z tego pokazać i pokazać ogólnie, jak takie targi wyglądają w Czechach, jak wygląda rynek elektromobilności z tej perspektywy. No i może zobaczymy, czy też chińskie marki są, czy nie ma, no ale to zaraz do tego przejdziemy. No i tyle, także będę Wam później zrelacjonował z trasy. Na pewno znowu będziemy wracać Brno, Ostrawa, Katowice, Częstochowa i tak dalej, także no to będzie dokładnie taka sama trasa, więc zobaczymy, jak idzie w drugą stronę. No i zobaczcie, nawet Skoda pokusiła się o jakiś własny development here. Zobaczcie, na targach coś takiego? Nie wierzę. Volkswagen Group, ale tak trochę już na spokojnie, no bo wiadomo, chłopaki mają tu Skodę. Chyba mamy tu jakiś problem z baterią, albo ktoś zrobił za mocny V-tuning. Zobaczcie, Leap Motor, obiecałem Wam, że przetestuję, no to w końcu przetestuję, ale nie w Czechach, już mam nadzieję, że w Polsce. Tam Wasz ulubiony C03, C10 i B10. Oprócz Skody oczywiście nie mogło zabraknąć też znanej Wam marki Tatra. W wersji elektrycznej. Niektórzy z Was może jeszcze pamiętają ten specyficzny kształt. Zobaczcie, jakie fajne miejsce do testowania rowerów elektrycznych. Różne marki, ja przybliżę trochę. I tutaj można się umówić na jazdę i sobie po prostu pojeździć. Dongfeng, firma, która produkuje albo najszybsze, albo najmocniejsze, albo najwyżej latające, albo najgłębiej nurkujące samochody, już nie pamiętam. Słuchajcie, więc odjeżdżamy już z Pragi. Niestety mieliśmy trochę perypetii po drodze, więc mamy spore opóźnienie. Będziemy dzisiaj nocować w Bernie. Natomiast tak wygląda na tą chwilę nasza podróż. Przypominam, że tutaj dodajemy 300 km, czyli mamy około 1200 km zrobione. Zużycie jest takie. Nie wygląda to najgorzej. To jest dystans, który pokonaliśmy już od Pragi. Więc no, nie wygląda to najgorzej, naprawdę. Jeżeli chodzi o zużycie. Jesteśmy na superchargerze kolejnym. Tak naprawdę nie pamiętam, gdzie ten supercharger się znajduje. Hotel Rytiersko. To jest po drodze pomiędzy Pragą a Brnem. Jesteśmy w zasadzie dużo bliżej Brna, natomiast postanowiliśmy się naładować przed, żeby już nie jeździć po mieście, tylko po prostu od razu do hotelu. Słuchajcie, jesteśmy już w Gliwicach. Stąd będziemy jechać, mam nadzieję, już bezpośrednio do Warszawy, do Piaseczna. Pani prezes jest tutaj ze mną. Właśnie przed chwilą siada do samochodu. A tutaj mamy wyniki z ostatniego odcinka podróży. Jak widzicie, tutaj mamy zużycie w okolicach 19 kWh.
Na całej trasie, tak jak cały czas przypominam, tutaj dodajemy 300 km, więc mamy zrobione 1500 i 20 kWh. Temperatura średnia w okolicach między 10-12 stopni. No i tyle, na tym chwilę mamy już 12, bo się tutaj w Gliwicach zrobiło bardzo ciepło. Będziemy się dosyć długo ładować, bo musimy się naładować sporo, żeby dojechać do Warszawy, więc lecimy do Auchan. No hejka, kolejny odcinek za nami. 137 km od ostatniego ładowania. Zużycie w zasadzie niezmienione. No i tak samo też w całym dystansie. Ponownie przypominam, że tu już mamy nastukane 1600, także 2000 nie zrobimy, gdzieś około raczej 1800. Przy okazji stacja moja w porcie Radomsko, już nie Greenway tym razem, bo moja jest akurat najtańsza. Po dojechaniu na miejsce byliśmy zbyt zmęczeni, żeby nagrać podsumowanie, dlatego czynię to teraz. Ogólnie Tesla Model Y, nawet taka starsza jak ta, którą jechaliśmy, okazała się samochodem bardzo wydajnym energetycznie, no bo przy przejechaniu niecałych 2000 km samochodem praktycznie całkowicie załadowanym udało nam się osiągnąć wynik poniżej 19,7 kWh, także jest naprawdę nieźle. Przy okazji chciałem też zaznaczyć, że infrastruktura ładowania po drodze, bo jeszcze chciałem Wam przypomnieć, że tą samą trasę jechaliśmy niedawno latem Tesla Model 3, to ta infrastruktura ładowania się bardzo dynamicznie zmienia i to naprawdę widać. I to nie tylko mówię tutaj o infrastrukturze stricte dedykowanej do Tesli, ale i ogólna infrastruktura ładowania, chociażby w porcie Radomsko, bardzo szybko się rozwija, także mamy większą swobodę wyboru miejsca ładowania, co pozwala nam kumulować nasze potrzeby w miejscu, gdzie będziemy się ładować, a to jest ważne, mówiłem o tym zresztą na wielu swoich materiałach. Przy okazji mieliśmy szansę odwiedzić targi e-salon w Czechach i tutaj muszę też zaznaczyć, że mimo iż Czechy jako są mniejszym rynkiem konsumenckim, widać, że na mapie motoryzacyjnej są dużo bardziej znaczące, bo targi naprawdę przyćmiły cokolwiek, co wcześniej widziałem w Polsce, czy Warsaw Motor Show, czy targi poznańskie, także my musimy jeszcze trochę nad tym popracować, żeby wyglądało to u nas podobnie, na co oczywiście liczę. Słuchajcie, dziękuję Wam za oglądanie i serdecznie zapraszam do łapki w górę i subskrybowania naszego kanału, bo nic tak nas nie motywuje do ciężkiej pracy, jak właśnie Wasze subskrypcje. Trzymajcie się, cześć!